Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić wielkiego przyjaciela ruchu Wolne Wybory, jakim jest Jerzy Zięba. Jerzego Ziębę nie musimy przedstawiać, tak? Już jest osobą bardzo znaną. Chciałbym powiedzieć, że rzeczy, które robi pan Jerzy Zięba, są bardzo wartościowe. Mianowicie uwrażliwia nas na to, że można w sposób właściwy się leczyć, tak? W sposób zdrowy, właściwie się leczyć, tak? Chcielibyśmy, żeby Polska była krajem wolnym od korupcji, tak? A ta korupcja, szczególnie w sektorze medycznym, można powiedzieć, szczególnie w służbie zdrowia, jest olbrzymia. Tak. W związku z tym, no, chcielibyśmy panu podziękować za wizytę, a jednocześnie podziękować za odwagę. Za odwagę, jaka jest. Może by pan się podzielił z naszymi tutaj widzami kilkoma słowami z naszych kontaktów, które już mają miejsce od pewnego czasu. Tak jest. Bardzo byśmy byli panu wdzięczni o taką krótką wypowiedź. Więc bardzo dziękuję panu profesorowi za to łaskawe przedstawienie. Natomiast wydaje mi się, że słuchając wcześniejszych wypowiedzi, być może to są i ostatnie wybory. My nie wiemy, co za chwilę będzie. A więc wydaje mi się, że w tej chwili jest konieczna absolutnie taka masowa mobilizacja ludzi, którzy dostrzegą wartość w tym, że mówimy bardzo często o wolności, ale tej wolności nie będzie bez wolnych wyborów. Te wybory muszą być wolne. Te wybory muszą się odbywać na zasadzie właśnie takiej, nie tylko pod hasłami wolności, ale żeby również do Sejmu można było wprowadzić ludzi, którzy, no, tak jak pan profesor tutaj mówi, szukamy takich osób, które będą mogły godnie reprezentować środowisko, które ich wybierze. Dlatego, że wolne wybory to nie oznaczają wybory osoby, która musi być członkiem partii. Wręcz przeciwnie, wolne wybory oznaczają wolny wybór, a więc wybór na poziomie gminy, na poziomie środowiska, osób, które środowisko uzna za swoją elitę. Wolne wybory najlepszych ludzi, tak tak, powiedzieć. Wolne wybory najlepszych ludzi. Tak, właśnie jest. Nie szukamy żadnych przedstawicieli partii. Mądrych ludzi. Tak, Polska jest. Zasługuje na mądrych ludzi, którzy będą prawdziwie bronić kraju. Interesów Polski i narodu polskiego, bo właśnie nam o to chodzi. Także wydaje mi się, że ten ruch, który nazwany jest Wolne Wybory, jest ruchem właściwym. I trzeba w tej chwili rzeczywiście jak najszybciej robić to, żeby znaleźć właściwych ludzi do tego, żeby właściwe osoby weszły do Sejmu, przy czym no, nasza ordynacja wyborcza pozwala na to, że do Sejmu mogą wejść osoby, które wcale nie muszą być członkami partii. To jest bardzo ważna rzecz. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za gościnę. Dziękuję bardzo. I prosimy o poparcie naszego ruchu.